tym odcinku. Co się stało? Czemu nie jestem w telewizorze? I co to tam jest czarne? Mało patrz, ona jest w grze w telewizorze. Co? Świnką jestem? To są T-Racers, samochody, którymi być może się pościgasz. Hania! No, ale teraz robimy makijaż. Stanowczo nie. Nie wytrzymam zaraz, Hania! Amelka? Tak. Ile ty już siedzisz przed tą grą? Ale mamo, ty mi przecież obiecałaś. Kochanie, ty jesteś mądrym dzieckiem. Ja wiem, że dostałaś dobrą ocenę z klasówki z matematyki. Przed czasem napisała, przeczytałaś całą lekturę. Ale kochanie, nie można tyle siedzieć przed ekranem. Ale mamo! Przecież jeszcze trochę ten telewizor cię wciągnie. Amelka, jeszcze chwilę i kończysz. Umawiamy się? No dobrze. Dzięki. Co się dzieje? O co chodzi? Nie! Co się dzieje? Co się stało? Czemu nie jestem w telewizorze? I co to tam jest czarne? Mało patrz, ona jest w grze w telewizorze! Jak to w grze? To niemożliwe! Mówiłam, że ten telewizor ci wchłonie, Amelka. To przez to, że tyle grałaś. Ale ty masz farta. Farta? Tak! Możesz sobie wszystko robić w tym telewizorze. Przecież ma tyle możliwości. Ej! To w sumie będzie fajne! Amelka, musimy na chwilę wyłączyć telewizor i się zastanowić, co robić dalej. Ty ochłoń, my się też uspokoimy i może coś wymyślimy. Hania, wyłącz. Nie możesz mnie wyłączyć! Może zadzwonimy do jakiegoś specjalisty, jakiegoś informatyka. Ale po co, mamo? Chyba od zjawisk paranormalnych. Czy informatycy znają takie przypadki, że kogoś wciąga do telewizora do gry? Przestań, proszę cię. Powinniśmy ją tak zostawić. Jej się to przecież podoba, ona tak chciała. Być ciągle w grze, bez żadnej kary. Cały czas móc grać i grać i grać. Więc ma za swoje. A poza tym jej się to pewnie podoba. No nie wiem, zobaczmy co u niej. Oh, jak dobrze, że włączyłyście telewizor. Wiecie tu, jak jest ciemno. O, i wiecie czego się dowiedziałam? Że mogę się poruszać po naszej sieci. I mogę wejść na telefon, nawet twój, Hania, jeśli jest włączony. Hani, może pograsz z Amelką? Nie, mamo, ja nie będę z nią w nic grać. To jest mój telefon, moje prywatne sprawy. Nie denerwuj mnie, Hania, bo ja mogę niewinnie zobaczyć twoje SMS-y. Ja zabraniam ci grzebać w moich prywatnych rzeczach. Tam są moje SMS-y i tam są moje zdjęcia i wszystko jest tam moje, więc się lepiej odczep. No ale Haniu, zagraj z nią, przecież cię prosi. Ale mamo! No ja cię proszę. No dobra, ale robię to tylko dla ciebie, a nie dla niej. Dzięki. Naprawdę nie chcę tego robić. Przecież ja nie mam na to czasu, mam jeszcze do zrobienia angielski, geografię, biologię i matematykę. I muszę z nią grać w jakieś głupie gierki. No ale dobra. Mama mnie prosiła, no to muszę to zrobić. No dobra, Hania, to w co gramy? Amelka, wiedz, że ja nie mam czasu z tobą grać, bo mam jeszcze dużo lekcji do skończenia. Mogę tylko zrobić to, że odpalić taką aplikację, gdzie robię ci makijaż. Makijaż? Naprawdę? Skoro już jesteś w telefonie, no to będzie łatwiej to zrobić. No nie wiem. No dobra, ale pod jednym warunkiem. Potem zagramy w Among Us.
Och, no dobra, dobra, niech ci będzie. No, ale teraz robimy makijaż. Okej, no to jak jesteś gotowa, to zaczynamy robić. Może najpierw zaczniemy od włosów, bo tak będzie najłatwiej. Włosy najpierw się robi, także najpierw włosy. I wybieramy kolor. Jakie ty chcesz mieć włosy? Skończyłaś, nudzę się. Och, nie ględź. Może zrobimy jeszcze jeden? Nie. Mam dosyć robienia makijażu. Przełącz się na Among Us. Ja chcę Among Us. Och, no dobra, dobra. Masz to Among Us. Tylko jak się będzie ładować, to ja zobaczę, co mam zadane. Gramy! Rusz się mną! Zaczynamy grać! Wiesz co? Już skończyłam. Strasznie mnie denerwujesz, a ja nie mam ochoty grać w Among Us. Ta gra mi się już strasznie znudziła. Nie lubię jej. Zagrajmy w coś innego. O, ta gra jest fajna! Pamiętam, jak byłyśmy małe i bardzo dużo w nią grałyśmy. Szczególnie ty, więc ci się na pewno spodoba. Czy ja dobrze myślę? Czy to jest ta gra, w której będziesz mi wyciskała pryszcze, myła szczotą zęby i uczesała włosy? Będziesz mi czesała włosy? Nie, przełącz grę natychmiast. Oj, no dobra, dobra, ale bardzo lubiłaś tą grę. No to co tu ci wybrać? O, taka gra z armatkami, jest często reklamowana, czyli popularna. Zwariowałaś? Ty chcesz do mnie z armat strzelać? Lepiej mnie przełącz. Wyłącz w ogóle tą głupią gierkę, bo powiem wszystko mamie. Och, no już niech ci będzie. Dobra, dobra, nie będę w ciebie armatami strzelać. To może tą grę. Angry Birds. Co? Świnką jestem? I Angry Birdsami będziesz we mnie rzucała? No nie. No nie! Przełącz grę natychmiast! No ale daj mi chociaż raz strzelić! Nawet nie grałam w tą grę i zapomniałam, nie. jak to było. Okej, okay, dobra. To może ta. Ciągle ją na YouTubie reklamują. Na pewno jest fajna. Hania! Masz mnie natychmiast przełączyć z tej gry! Dobra, poczekaj, może tą lawę wyciągnę. Nie, oj, idę sobie. Nie wyszło z tą lawą, przegrałam. No ale przynajmniej nie spłynęła na ciebie. Hania, skończyłam, możesz pograć jak chcesz, chodź. O, mama woła, to znaczy, że telewizor jest wolny. To cię wyłączam i spotykamy się na dole. O, jesteś, Haniu, chodź, możesz pograć. A co tam u Amelki? Och, strasznie wybredna, żadna gra jej się nie podoba i ciągle każe mi zmienić. No nie wiem, jakoś się dogadacie, ja idę do Kacperka. Haniu, postaram się przyjść jak najszybciej i ci pomóc, a teraz muszę iść do Kacperka już. No i w co bym tutaj mogła pograć? Rajdy samochodowe! No niech ci będzie. Tylko poczekaj, po coś pójdę. Dobra, już jestem, poczekaj, włączę ci grę. Okej. Okay. Racers, jestem Lunartik. Jestem najszybszym kierowcą w galaktyce. I zaraz wszystkim pokażę jazdę z ogromną prędkością w wyścigu po ulicach Turbo City. 3, 2, 1, start! O, wyścigi! Super! Uwielbiam wyścigi! No dobra. Więc to są T-Racers. Samochody, którymi być może się pościgasz. No, ale... Tak jak ja mówię, najpierw teoria, a potem praktyka. Więc trochę teorii.
Tak jak mówiłam, to są T-Racers, a wszyscy gracze ścigają się w Turbo City. W samochodach, które każdy element ma inną supermoc. Jest 500 elementów, 500 kombinacji do ułożenia, nie elementów. I 8 graczy, którzy się ścigają w tych samochodach, z czego są tam 2 dziewczyny. No i oczywiście ultra gracz to X-Racer. On jest wyjątkowy i rzadko można go trafić, ale może damy radę. No dobra, otwieramy. Popatrz, każdy samochód ma 4 elementy. W jednym jest koła, w drugim jest tył samochodu, środek samochodu i przód samochodu. No i oczywiście w tym, gdzie są koła, jest też kierowca. To otwieramy. No proszę cię, ja chcę się ścigać, nie chcę żadnej teorii. I mamy pierwszy samochód. No dobra, to zabieram się za otwieranie kolejnych. Co? No tak, przecież mówiłam, że najpierw teoria. Jakbyś mi słuchała, to byś wiedziała. Wszystkie samochody już są rozpakowane. Nawet udało nam się trafić X-Racera. Także super. No, i nawet są 2 dziewczyny. Ale zanim wylosuję, jakim samochodem będziesz jechać, muszę cię odpowiednio przygotować, ubrać. No wiesz, bezpieczeństwo najważniejsze. Serio? Znowu? Nie mogę być sobą? Oj, nie narzekaj, nie narzekaj. Fajnie jest. Tak będziesz wyglądać. Hania, proszę cię, nie chcę wyglądać jak jakaś idiotka. Zmień mnie, proszę. No dobra, zmienię cię z tego gościa. O, patrz, jesteś myszką. I masz uszy, będziesz słyszała swoich przeciwników, dobrze? Dobra już. To losujesz już to auto? No dobra, to losujemy. Ścigamy się? Nie, teraz będę składać to auto. No dobra. Więc to jest taki przód, taki zielony środek. Okej, okay, to auto mam, jeszcze ten kierowca z zielonym ufolutkiem na głowie. Okej. Okay. Ścigamy się? Nie, jeszcze raz będziemy losowali, żeby był wybór. No dobra, drugie auto zrobione. A, i zapomniałam ci powiedzieć, wyścigi to będę robiła ja. Ale na dywanie. Co? Hania, przecież obiecałaś mi, że będziesz ze mną grała teraz w wyścigi. Po co ja mam być w grach, żeby grać, a nie żeby się przyglądać, jak ty się bawisz na dywaniku, co? Hania! Dobra, wyluzuj, rajdowcu. O, wiem. Na pewno będziesz chciała zagrać w Simsy. Chodź, pogramy w Simsy. No dobra. To zaczynamy od stworzenia postaci. Serio, Hania? Tak mam wyglądać? Och, no dobra, dobra, zmienimy. O, tak lepiej wyglądasz. Masz takie nastroszone czarne włosy i zielone okulary. Chyba sobie żartujesz. Ale mi się podoba. A mi nie. Jaja se robisz. Nie. Ale masz fajny nosek, super wyglądasz. Jeszcze te oklapnięte uszka. Stanowczo nie. Nie! O, wyglądasz jak Meksykanin i ten wąsik. Zaraz nie wytrzymam. Albo wybierzesz coś fajnego, albo sobie idę. O, ten fajniejszy Meksykanin, ole! Nie wytrzymam zaraz, Hania! Świnka! Nie podoba ci się? Nie. O, patrz, jesteś Freddie Mercurym. Co, Amelki? A bardzo dobrze, gramy sobie razem. Tak, gramy sobie. Ty sobie grasz.
Żadną grę nie zagrałyśmy, tylko mi makijaż robisz. Ale to przecież też jest gra. Ania. No, mamo, ja już nie mam siły. Mam do zrobienia różne zadania. Teraz ty możesz z nią pograć. Proszę bardzo. Ale dzięki, pa! Amelka, córeczko, jak ci tam jest? Nie jesteś głodna, nie jest ci zimno? Czy wszystko jest w porządku? Nie mogę cię ani przytulić, ani pogłaskać tam po głowie. Mamo, jestem głodna i nie jest mi zimno. Nie zagrałam z Hanią w żadną grę. Ani w Among Us, ani w wyścigi. Tylko Hania jakiś makijaż, jakieś stylizacje robiła. Po prostu koszmar. Przyrzekam, ma prawdę, że nie będę przez ten cały miesiąc grała na konsoli, na telefonie, ani nie będę oglądała żadnych filmów. Co się dzieje? Co się dzieje? Amelko, jesteś tu! Wyskoczyłaś! Wszystko z tobą dobrze, córeczko! Ojejku, tak się martwiłam, kochana! Dobrze z tobą wszystko jest? A mogę zachować telefon? Możesz, dziecko, wszystko możesz. Dobrze, że ty już jesteś ze mną. Ale się martwiłam, myszko.